Cześć, jestem Klaudia Tokanono i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu, jeśli. I mamy podpunkt A. Substratami, czyli tymi rzeczami po lewej stronie równania chemicznego, są ZNO, czyli tlenek cynku, dodać HBr, czyli kwas bromowodorowy. Ok, i teraz sól składa nam się z metalu i reszty kwasowej. Czyli piszemy sobie ZnBr. Mamy tutaj nowo powstały związek, czyli trzeba tutaj ustalić indeksy, czyli zapisujemy wartościowości. Cynk leży w grupie 12 na układzie okresowym pierwiastków chemicznych. Powyżej grupy 12 odejmujemy dychę, czyli 12 minus 10 to 2. Cynk ma wartościowość stałą. Brom natomiast ma taką wartościowość, ile bromów mamy w kwasie, z którego pochodzi, bo to jest reszta kwasowa. No to kłukamy na lewą stronę równania chemicznego i mamy jedyneczkę. Dwójka ląduje tu. Niepodkreślone zostaje H i O. Czyli co może z tego powstać, jak nic innego jak H2O. Ok. I teraz tak. Patrzymy sobie na prawą stronę równania, że tu mamy dwa wodory, dwa bromy. No to musimy tutaj dać również dwójeczkę. Jeden cynk, jeden tlen, czyli już nam się wszystko zgadza. Jednym z produktów. Produkty mamy po drugiej stronie. FeS, czyli siarczek żelaza. Kukamy, że to jest sól. Czyli będziemy mieć na tym miejscu. Tutaj nie ma nic. Siarczek ma wartościowość 2, ponieważ pochodzi z kwasu H2S. Skoro tutaj nie ma nic, to znaczy, że to nasze żelazo będzie dwuwartościowe, bo żelazo ma różne wartościowości. Czyli tu 2, nie zapisujemy nic. H2O. I tutaj nie będziemy mieć współczynników stychiometrycznych, bo mamy dwa wodory, jedną siarkę, dwa żelaza, znaczy po jednym żelazie i po jednym tlenie. C. Jednym z produktów jest, czyli mamy KNO3, znów podali nam sól. To ma wartościowość 1, to ma wartościowość 1, ponieważ pochodzi z kwasu HNO3. To ma wartościowość 1, tlen ma wartościowość 2, czyli tu musimy przyczepić dwójeczkę. No i woda. No i teraz patrzymy. Tu mamy dwa wodory, tu mamy jeden wodór. Dajemy tutaj dużą dwójeczkę, ale tym samym, nie dość, że zwiększyliśmy ilość wodoru, to zwiększamy też ilość reszt kwasowych. Czyli dajemy tutaj dwójeczkę. Tym samym zwiększamy ilość potasu. Tutaj też są dwa potasy, więc na tym kończymy. Wszystko się zgadza. Jednym z produktów jest Na2SO4. Metal, reszta kwasowa, wartościowość 1, wartościowość 2. Reszta kwasowa, która pochodzi z kwasu H2SO4. Tlenek, wartościowość 1, wartościowość 2, 2. No i woda. No i teraz trzeba zauważyć, że tu mamy dwa wodory, tu mamy dwa wodory. Jedną resztę kwasową, ponieważ gdyby było ich więcej, byłyby wzięte w nawias. Więc jest jedna reszta kwasowa, jedna reszta kwasowa, dwa sody, jeden tlen, jeden tlen. Wszystko już nam się na tym etapie zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.